Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, punkt 10. Druk numer 231. Czytam projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego planu pracy Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy 6 Bronowice. Paragraf 1. Przyjmuje się roczny plan pracy Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Dzielnicy 6 Bronowice na rok 2013 w brzmieniu według załącznika do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Uchwała jest realizacją zapisów statutowych. Otwieram dyskusję. Czy ktoś... Załącznik do uchwały. Plan pracy Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska na rok 2013. Pierwsze. Posiedzenia komisji odbywać się będą co najmniej raz w miesiącu. 2. Do zadań komisji należy podpunkt A. Przygotowywanie projektu wniosków w sprawach lokalizacji obiektów przemysłowych i handlowych, lokalizacji terenów zielonych, rekreacyjnych i sportowych, wyłączenia lokali użytkowych spod przetargu, likwidacji samowoli budowlanej, ochrony środowiska, w nawiasie m.in. dzikiej wysypiska zamknąć nawias. Podpunkt B. Przygotowywanie projektów, opinii i postulatów do studium warunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i projektów planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego. Podpunkt C. Przygotowywanie projektów, opinii dla zamierzeń inwestycyjnych na etapie ustalenia WZZT. D. Przygotowywanie opinii dotyczących zadań priorytetowych i powierzonych z zakresu lokalizacji i modernizacji ogródków jordanowskich, zieleńców, parków, skwerów oraz obiektów tzw. małej architektury ochrony środowiska. I E. Inne sprawy związane z przedmiotem działania komisji inicjowane przez radnych lub skierowane przez przewodniczącego Rady Zarządu Dzielnicy w granicach określonych statutem. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Ogłaszam zakończenie obrad nad tą sprawą i przystępujemy do głosowania. Nie mam decyzji po WZT. Nie, bo są decyzje jest tylko WZT. To przystępujemy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję. Kto jest przeciw? 4 osoby. Dziękuję. Kto się wstrzymał od głosu? 1 osoba. Dziękuję. Na podstawie wyników głosowania... Proszę. Na podstawie wyników głosowania stwierdzamy, to znaczy, że Rada Dzielnicy 6 przyjęła uchwałę. Szanowni Państwo Radni, jeżeli jakieś macie uwagi, czy jakieś propozycje, jest dyskusja, jest czas na dyskusję. W dyskusji z Państwa nikt nie zabiera głosu. Ja zamykam dyskusję i są jakieś szepty, które do mnie nie dochodzą i nie bardzo wiem, o co chodzi. Dziękuję uprzejmie.